Przedzieram się przez coś, co wygląda mi na Puszczę Amazońską. Wcinam więc mrówy, którymi żywią się Indianie, i podążam z nurtem rzeki w celu odnalezienia cywilizacji. Tym razem matka natura nie wypuści mnie po dobroci. No nie powiem, że mi się tutaj wygodnie stoi, ale zwróćcie uwagę na to. Idę tędy, same krzaczory, a co za mną? Piękny brzeg. Warto byłoby się dostać na drugą stronę, tylko problem w tym jak. Dobra, coś chyba widać. Drzewo wisi w powietrzu, nie sięga do końca. Zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że nie przeważy, bo tylko kawałek jego leży na lądzie. W tym odcinku przetestuję zegarek, który otrzymałem do testów od firmy Timex. Nie wrzucę go teraz do wody, żeby sprawdzić wodoodporność. Poczekam, aż sam wpadnę. Znajduję dobry punkt obserwacyjny i wiem już, że dalsza przeprawa nie będzie łatwa. Oba brzegi porośnięte są gęstą roślinnością. Pytacie mnie czasami, po co mi taki duży nóż jak kabar? Odpowiedź jest prosta, spróbujcie przedrzeć się przez to z nożem waszej babci. Przedzierańsko trwa stanowczo za długo. Postanawiam skorzystać z drogi ekspresowej. Jak widać, sucho nie było, a zegarek działa cały czas. Także pod względem wodoodporności na pewno się sprawdza. Sprawdzimy go jeszcze w kilku innych odcinkach i wtedy wydam jakąś opinię. A na razie trzeba iść dalej. Z podobnymi problemami jak ja dzisiaj zmagają się żołnierze, którzy startują do selekcji do jednej z jednostek specjalnych. Marsz rzeką. Nie życzę tego nikomu. Wydaje się, że jest czyste niebo, ładna pogoda. Powinno być ciepło, jest ciepło. Ale ta woda, mamy dopiero wiosnę, jeszcze nie jest lato. Woda jest bardzo zimna, ma zaledwie kilka stopni. Po wyjściu z takiej wody, założeniu na siebie ledwie wykręconego, wciąż mokrego ubrania, człowiek dostaje powoli dreszczy. Dlatego trzeba iść, trzeba cały czas się ruszać, żeby zachować ciepłotę ciała. Teraz będę podążał wzdłuż rzeki, ponieważ tutaj jest dość płytka. Mam nadzieję, że nie zamoczę sprzętu. Wody jest teraz po kolana. Tego teraz nie widać, bo jestem super operatorem. Robi się niebezpiecznie głęboko. Już powyżej kolan. Tutaj jest dość silny nurt. Nie wiem, czy to widać, bo sam nic nie widzę na monitorze. Na ekranie. Mam nadzieję, że mnie nie ściągnie razem z kamerą, bo to będzie koniec odcinków wszystkich. Kurde, jak ciągnie. Bo ta kamera wodoodporna nie jest. Woda po pas. O cholera. Kamera uratowana. Stąd wreszcie wydostać, ale jedyna opcja to jest podążać wzdłuż rzeki. Tutaj naokoło wszędzie to są lasy i te krzaczowiska, które widzieliście na samym początku, a przez to nie mam zamiaru się przedzierać, bo to zajmie mi więcej czasu, więcej energii, niż jakbym podążał tak, jak podążam teraz, czyli wzdłuż rzeki. Pełno tutaj korzeni
i pni powalonych drzew. Najgorzej to się w coś takiego zaszportać i to... I to na głębokiej wodzie. O! Jeden krok. Robi się coraz głębiej. Muszę jakoś dostać się do tego brzegu za mną i iść nim, no bo innej możliwości nie widzę po tej stronie. Tutaj straszne krzaczory. Tam trochę mniejsze chyba. Tutaj za głęboko z kolei. No, ciężka sprawa. O kurna, tyle wody. Czekaj, którędy ja tutaj przyszedłem. Nie ma bata. Nie przedostanę się. Muszę celować w ten stromy stok za mną jednak. Ten brzeg. Tu nie wiem, czy go dobrze widać. Straszna stromizna, a do tego krzaczory na górze. Ale nie mam wyjścia. Jeszcze tylko jeden problem, bo nie wiem, jak tu jest głęboko, czy ja przejdę. No, już czuję, że nie. Plan B. Muszę ściągnąć plecak. Zawiesić go sobie chyba na łbie. Kamera do góry, żeby nie padła. I robimy zanurzenie. Czuję brzeg. Muszę jeszcze na niego wejść, bo jakiś wysoczny. Idę, bo nie mam ręki, żeby sobie pomóc. Udało się. Brzeg nie wygląda ciekawie. Jak widać, wydostałem się na brzeg. Ale to była tragedia po prostu. Nie powtórzę tego specjalnie na potrzeby filmu, bo zwyczajnie nie dałbym rady. Wrzuciłem plecak na górę, wrzuciłem kamerę, cała ziemia razem z tą roślinnością, która jest tutaj ze samego skraju, obsunęła się razem ze mną. Runąłem z powrotem do rzeki, wpadłem na taką głębokość, że początkowo byłem po szyję, ale porwał mnie nurt. Płynąłem wzdłuż rzeki, czekając tylko na dogodny moment, aż będę mógł przybić do brzegu i wdrapać się na niego. No niestety brzeg był cały czas dość wysoki. Na szczęście natrafiłem na zwalony pień, który zwisał z rzeki aż na brzeg. Udało mi się wdrapać, no i kawał drogi zrobić z powrotem tutaj, jeszcze przedrzeć się przez te krzaczory, żeby wrócić po plecak i sprzęt. Także chwilowo zdycham, mam dość wszystkiego. Mam nadzieję, że jak najszybciej wydostanę się stąd. Wydostałem się z tych krzaczorów, sprawdziłem zdjęcie satelitarne, porównałem z terenem i wychodzi na to, że aby się stąd wydostać w miarę bezpiecznie, muszę ponownie zmienić stronę rzeki, czyli muszę się przez nią ponownie przeprawić. Dlatego teraz muszę się jak najlepiej rozgrzać, zanim to zrobię, ponieważ już mam dreszcze od ciągłego przebywania w wodzie. Żeby nie utracić całkowicie ciepłoty ciała, muszę trochę popompować. Woda niby płytka, ale nurt dość mocny. Widzicie ten przesmyk? On powoduje to, że w tej części woda strasznie mocno niesie i potrafi zrzucić z nóg. Patrzcie tylko na to. Bardzo ciężko się poruszać w taki sposób. Jeszcze ze statywem w łapie. Mógłbym się nim co prawda podpierać, ale musiałbym go wtedy wysunąć nóżkiem. Się oczywiście nie chce, lepiej iść na pałę, zaraz się wywalić razem ze sprzętem. Dobra, udało się.
końcu zostawiam rzekę w tyle, a kolejny etap mojej trasy wjedzie przez pokrzywisko. Więc w sumie nie wiem, co jest gorsze. Pokrzywy wysokie po pas, jakieś pnącza, niektóre nawet całkiem zgrabne, liany, Puszcza Amazońska. Kamera się w nie plącze. I ogólnie rzecz ujmując, straszny gąszcz. Trzeba się przez to przeprawić w drodze do cywilizacji, a... O, ścieżka zwierząt. Może kawałek nią pójdę w miarę bez przeszkód. Chociaż nie, no już się zaczęły pokrzywy. Czego ja szukam właściwie? Szukam drogi, która biegnie gdzieś na północny wschód stąd. W tym kierunku też podążam. A przynajmniej staram się podążać, bo krzaczorów tyle, że ja pierdyle. Właśnie znalazłem po pierwsze ambonę, w której jest teraz kamera, na którą włażę. Po drugie drogę polną. Tak więc na zdrowy rozsądek myśliwi muszą tutaj jakoś dojeżdżać. Więc droga polna powinna łączyć się z drogą asfaltową i tak też podążę. Podążenie drogą polną okazało się być dobrą decyzją. Już widzę w oddali jakieś rury kanalizacyjne, słupy wysokiego napięcia, nawet spacerujących ludzi. Także jestem w domu. No nie dokładnie, ale niebawem będę. W każdym bądź razie cywilizacja. Zegarek sprawił się bardzo dobrze. To trzeba mu przyznać. Te wszystkie momenty, kiedy obijałem się o kłody w rzece, kiedy zalewała mnie woda. No, przetrwał to, także... Ale tak łatwo mu nie popuszczę. Jeszcze zobaczymy, jak będzie się sprawował w kolejnych odcinkach. Może coś uda się wyhaczyć. Może go jeszcze rozwalę. Zobaczymy. W każdym bądź razie to by było na tyle. Na razie, trzymajcie się.